No jeszcze tu znajomego Polaka. Rozwaliłem mu schody w piątek. Tu były oczywiście stare. Stare, nie podobało mu się to poręcze, zostawiłem tylko główki. Ten słupek zostawiam, ten zostawiam, tylko ten dorobię. Po środku jeszcze jeden i tam poręcze wykorzystam stare, ale po środku będą szły metale. Nie? Także to na razie sobie tak zrobiłem, żeby ładnie metale przyłożyć, odwiesować w środkowym słupku, żeby te metale były jakoś równo oczywiście. Tutaj mu zrobiłem kominek, podłogę położył. Tu mu wymieniłem też okna z przodu i z tyłu. Tu będę musiał jeszcze mu tym dekorem nadrzucić coś. Musimy podmurówkę zrobić, bo to był taki parapet betonowy. No dobra, wracamy do schodów. Mówię, tutaj zamocuję zaraz środkowy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No i teraz mamy więcej coś takiego, tak? Na razie to śrubami skręciłem, bo potem tak to wszystko będzie szpachlowane, bo to takie kolory nowe, nie? Ale to już tak. Tu będę musiał dać jakiś ładny dystans, żeby to trzymało. Jeden wystarczy, ale użyję na ten dystans ten sam materiał, co będzie tutaj. Znaczy będzie to wyglądać ok. Tutaj zaznaczyłem teraz, jak będą szły te pręty. Teraz muszę przenieść tylko środek, na co pręty zaczynam je wiercić z dwóch stron. No i tą stronę będę już mocował na stałe. To są właśnie te pręty, które wyrzucam. Przyniosłem teraz i muszę środek wyznaczyć i będę wiercił już na pręty. Sobie zrobiłem już dziurę, żeby mieć już ten dystans, żeby potem już nie kombinować. Otwory porobione. No, zapręty już wstawiłem. To będzie to wszystko szpachlowane. Teraz zrobię ten dystans, żeby to się zapało. Używam szpachli samochodowej. Ta akurat jest mała. Zawsze kupuję taką 10-litrową. 30 funtów, bo to do drzewa bardzo drogie by było. A ja używam szpachlówki samochodowej. I musimy kleić wszędzie. No, trzeba będzie tak oklejać wszystko. Mocno to w ogóle się nie trzyma. Tu już jest jeden szpień. Tutaj dałem drugi. Także nie ma szans. Wszystko jest solidne.